Cześć! Jakiś czas temu na Instagramie obiecałem, że stworzę materiał na temat największych mitów dietetycznych. Nie było to łatwe wyzwanie, w końcu jest ich tak dużo, że wybrać taką śmietankę to nie lada wyczyn. Natomiast wy mi w tym pomogliście i dzisiaj na podstawie waszych propozycji będę odnosił się do najpopularniejszych mitów żywieniowych. Zapraszam do materiału. Będzie trochę spontanicznie, bo nie przygotowywałem się do tych propozycji, przejrzałem je dopiero przed chwilą i będę je czytał na bieżąco. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i zaczynamy. Najczęściej pojawiają się propozycje typu owoce wolno jeść do 12, owoce po 18 szkodzą, tuczą. Zwyczajnie, że owoce po którejś godzinie, różne są propozycje, mają szkodzić, tuczyć i tak dalej. Natomiast odnosząc się do tego od razu, rzeczywiście taki mit powstał, nie do końca wiem czemu. Sugeruje się czasami, że te owoce mają tuczyć czy szkodzić przez spowolnienie metabolizmu. Natomiast no, metabolizm to nie jest nic magicznego, to nie jest tak, to nie są jakieś kołowrotki w naszym organizmie, to nie jest jakaś maszyna, tylko suma wydatków energetycznych. To jest zapotrzebowanie energetyczne, które musimy spełnić na bieżące potrzeby. I prawda jest taka, że owoce spożyte o jakiejkolwiek godzinie nie mają za dużo wspólnego z tempem metabolizmu. Też trzeba podkreślić, że kaloryczność owoców nie zmienia się w różnych godzinach. O godzinie 11.00 i o 22.00 mają taką samą kaloryczność. I co trzeba również podkreślić, nie ma żadnych, absolutnie żadnych dowodów, że spożyte owoce po którejś godzinie przykładowo tuczą, a wręcz istnieją dowody, że spożycie dużej ilości owoców sprzyja odchudzaniu. Także paradoksalnie te owoce warto jeść nawet po 18. Dalej, jestem w deficycie i nie chudnę. To również bardzo popularny mit. Wiele osób chce oszukiwać fizykę, natomiast trzeba powiedzieć, że tak się zwyczajnie nie da. Deficyt to deficyt. Można jeść mało i nie chudnąć, o czym nagrywałem materiał, zostawiam link w prawym górnym rogu. Natomiast deficyt energetyczny to wciąż deficyt. Jeżeli ktoś je mniej kalorii niż wydatkuje, to zawsze będzie chudnąć. Natomiast trzeba pojąć, że czasami to zapotrzebowanie energetyczne może być na bardzo niskim poziomie, co może wynikać z wielu czynników i wtedy zwyczajnie trudniej jest nam ten deficyt osiągnąć. Nawet jeżeli coś na papierze się nie zgadza, to znaczy obliczyliśmy zapotrzebowanie energetyczne, jemy rzeczywiście mniej niż to zapotrzebowanie energetyczne wyliczone gdzieś tam w kalkulatorze w internecie i nie chudniemy, to nie znaczy, że oszukujemy fizykę i jesteśmy w deficycie i nie chudniemy. Zwyczajnie nie musi się zawsze pokrywać to, co wyliczymy w kalkulatorze z tym, co rzeczywiście ma miejsce. Kolejne. Połączenie ogórka i pomidora jako największa pomyłka żywieniowa. Tak, to bardzo popularny mit i często kreowany jest jako coś trującego, że takie połączenie nam szkodzi, nie wiadomo co jeszcze, natomiast trzeba pojąć, że rzeczywiście askorbinaza w ogórku może rozkładać witaminę C w pomidorze, ale nie jest to nic szczególnego, jest to w zasadzie pomijalne i można traktować jako ciekawostkę, ale nie jest to coś, co nam będzie jakkolwiek szkodzić. Więcej na ten temat, bo temat jest po prostu ciekawy, mówiłem w osobnym materiale, zostawię link w prawym górnym rogu. Dalej, 5 posiłków dziennie poprawia metabolizm. Tu znowu wracamy się do kwestii metabolizmu. Ludzie to kreują jako coś niesamowitego, magicznego. Ale trzeba pojąć to zwyczajnie, mówiąc naukowo, całokształt reakcji chemicznych, ale bardziej przystępnie chodzi o zapotrzebowanie energetyczne, na to ile wydatkujemy w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o liczbę posiłków, to właściwie nie ma ona szczególnego znaczenia, jeżeli chodzi o przemianę materii, tempo przemiany materii. Natomiast można by było się doczepić, że jeżeli przykładowo będziemy jeść jeden posiłek dziennie i to jeszcze w godzinach wieczornych, to ten metabolizm potencjalnie może spowolnić, co wynika z tego, że chodząc głodni będziemy się mniej ruszać, będziemy mniej skłonni do podejmowania jakiejś aktywności, tym samym mniej wydatkujemy na przykład spontaniczną aktywność fizyczną i właściwie suma wydatków energetycznych będzie mniejsza, ale to nie ma jakoś tam bezpośredniego powiązania z liczbą posiłków. Można jeść 2, 3, 4, 5, 6 posiłków i w kontekście metabolizmu nie ma to jakoś szczególnego znaczenia jako tako. Więcej na ten temat mówiłem w osobnym materiale, także również zostawię link w prawym górnym rogu. Kolejne. Ziemniaki, mąka pszenna, chleb i tak dalej tuczą. Rzeczywiście to bardzo popularne, obiegowe przekonanie, że tyjemy od konkretnych pokarmów. Wstaw produkt X, następnie tuczy i tych produktów jest naprawdę milion.
Natomiast trzeba pojąć, że tyjemy od nadwyżki energetycznej, chudniemy od deficytu energetycznego, a więc od sumy energii, którą możemy spożyć z różnych produktów, nie tyjemy od konkretnego produktu, ale to nie jest tak, że dane produkty nie mają na to wpływu, w sensie nie sprzyjają na przykład przybieraniu na wadze, bo przykładowo wysoko przetworzone produkty, których jesteśmy w stanie zjeść bardzo dużo, przy okazji wysokokaloryczne, sprzyjają przekroczeniu tej kaloryczności i tego naszego zapotrzebowania energetycznego i tym samym łatwiej jest nam przytyć. A bazując na przykład na warzywach, owocach, produktach pełnoziarnistych, które są wysoko sycące, a przy okazji jeszcze niskokaloryczne, no raczej sprzyjają utracie masy ciała i nie przybieraniu dodatkowych kilogramów. Zwyczajnie trzeba to pojąć. Wszystko, co bezglutenowe, jest zdrowsze i nie tuczy. Niestety w niektórych kręgach pojawiło się takie przekonanie, że jeżeli coś jest bezglutenowe, to znaczy, że jest zdrowe i można tego jeść ile się chce. Natomiast trzeba nawet podkreślić to, że często produkty bezglutenowe są bardziej przetworzone i są mniej odżywcze, mają mniej witamin, składników mineralnych niż ich glutenowe odpowiedniki. I właściwie przejście na dietę bezglutenową, bez jakichkolwiek wskazań, może okazać się dla nas niekorzystny i warto na to uważać. Także taki mit również jest szkodliwy. Cholesterol jest niezbędny do tworzenia hormonów, więc należy jeść go jak najwięcej. Fajnie, że ktoś o tym wspomniał, bo rzeczywiście trzeba oddzielić, ludzie często nie są tego świadomi, trzeba oddzielić ten cholesterol pokarmowy od lipoprotein, lipoproteiny LDL, HDL, które mamy w naszym organizmie. To są zupełnie dwie różne rzeczy. I jeżeli chodzi o ten cholesterol pokarmowy, to nie ma on szczególnego wpływu na stężenie hormonów. Czemu na przykład weganie, którzy nie jedzą w ogóle cholesterolu, mają wysoki poziom testosteronu, skoro nie jedzą cholesterolu? Jak to możliwe? O! Ciekawostka. Kolejne, może już ostatnie. Woda z cytryną wypita po przebudzeniu oczyszcza organizm z toksyn. Rzeczywiście, nie wiem czemu, ale wokół wody z cytryną narosło wiele takich przekonań, że jest to coś, jakiś magiczny napój. Pić wodę warto, jeżeli ktoś ma taki nawyk, no to śmiało, chociaż warto uważać trochę na szkliwo pod tym względem i trochę się dowiedzieć w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o to oczyszczanie z toksyn, to ja chciałbym się dowiedzieć, jaki to jest mechanizm oraz jakie to są toksyny tak właściwie. Tak samo jeżeli chodzi o jakikolwiek detoks. Także taka woda z cytryną nie detoksykuje, to nie jest nic magicznego, ale pić można. Więcej na temat detoksu, bo to osobny temat, mówiłem w innym materiale, również zostawię link w prawym górnym rogu. No dobrze, mitów jest naprawdę wiele, odniosłem się do tych, które najczęściej się powtarzały w waszych propozycjach. Miło było mi czytać wasze spostrzeżenia, myślę, że wyszedł fajny odcinek. No cóż, to już tyle ode mnie. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, zostaw proszę łapkę w górę, komentarz i ewentualnie udostępnij materiał. Ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!